siłownie na świecie powstały już ponad 5000 lat temu. Tą najstarszą, która dalej funkcjonuje, jest irańska siłownia Zurkhaneh, a treningi, które są na niej przeprowadzane, wyglądają mniej więcej tak. W tym filmie jednak nie będziemy cofać się aż tak daleko w czasie, bo spośród ponad 10 tysięcy siłowni funkcjonujących w naszym kraju, jak się okazuje, ta z największą historią znajduje się na warszawskiej Pradze. Ile masz lat? 18. 19. 18. A siłownia, do której dzisiaj się wybierzemy, ma tyle lat, co nasza trójka łącznie i jeszcze 11 więcej, bo funkcjonuje już od 1958 roku. I drodzy państwo, dzisiaj sprawdzimy, jak to wygląda. Jest ze mną fajna ekipka, nie ma jeszcze świętego, zaraz poczekamy. O, przyszedł akurat. Co tam, panie Świątek, dzisiaj poćwiczymy? Jak z dawnych lat ćwiczymy. Tak jest, piwniczanka. Ja tu szczerze, ja chcę tu wycisnąć pierwszą stówę. Dobra, lecimy. Siłownią, do której weszliśmy, jest TKKF Błyskawica. Już na samym wejściu mogliśmy zobaczyć liczne puchary, medale oraz osoby, które trenując w tym miejscu osiągnęły sukcesy w różnych zawodach. Według tego, co udało mi się znaleźć, lata 1982-1991 to złoty okres klubu Błyskawica. W tym czasie jej zawodnicy zdobyli łącznie 20 medali w Mistrzostwach Polski. Ważniejszym pytaniem, które sobie postawiliśmy, było jednak to, jak ta siłownia funkcjonuje dzisiaj, czyli w czasach, w których większość osób wybiera nowoczesne obiekty wybudowane przez ogromne sieciówki, z którymi temu miejscu zapewne trudno jest konkurować. Jednorazowe wejście, które kupiliśmy, kosztowało 20 zł od osoby, czyli aż 3 razy mniej niż na Zdroficie, do którego zazwyczaj chodzimy. Szatnia, do której weszliśmy, mocno przypominała mi taką typową szatnię szkolną. Nie ma. Jesteś bratem Terka, który robi sobie zdjęcia w toaletach? Patrzcie to, tu nie ma żadnych, kurwa, świateł, niczego. Po prostu. To jest lustro jak lustro. Jaką masz formę, taką masz formę. Jeszcze... Tak, ty nie widzisz siebie w najlepszej postaci, z filtrami, z tym wszystkim. Rzeźnia, przychodzisz to dla siebie, poćwiczyć, potrenować. Masz, zobacz, sparowałem z nim wczoraj. Przed wejściem na samą siłownię znaleźliśmy jeszcze dwa inne pokoje. Rzeźnia, rowerek. Roller? O kurwa, co to jest roller? Weź zobacz. Tutaj musisz włączyć. To jest włączone. A, oczywiście. Tu jest jeszcze taki pokój. Telewizor. Jakiś mecz. Kuchnia. Normalnie kuchenka, mikrofala. Weź tutaj, Święty, coś na worku poświruj. I wreszcie dotarliśmy do miejsca docelowego, czyli siłowni. Pierwsze wejście. Jak to czuję, jakbyś to 50 lat, stary. Na pierwszy rzut oka znajdowało się tu wszystko, co możemy znaleźć również na aktualnych siłowniach. Same sprzęty, jak i ciężary różniły się jedynie tym, że miały już swoją historię. Na talerzach nie było opisów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak prawdę mówiąc, to, jak i różne inne rzeczy, budowały klimat tego miejsca, który zrobił na nas bardzo pozytywne wrażenie. Zajebista forma, tak faktycznie żeliwiarna siłka. Czuć ten vibing i ogólnie mi mega się zaznaczenia. To ma również ogólnie było słuchać. Klimacik taki postradziecki, ale fajny, dużo jest jakichś różnych rączek. Tam być ten butterfly bardzo fajny. No spoko, taka siłownia kameralna. Podobają mi się. To co, słuchajcie, no ja dzisiaj bym miał pool day normalnie, ale jesteśmy w takim miejscu, więc sobie porobimy na klateczkę coś. Wczoraj robiłem, więc będzie pewnie trochę gorzej, ale trzeba się trochę bawić tutaj. To co, to jest stół. To jest więcej niż stół. Weź zobacz moje ręce, czy są miary git, bo tu też na grypie ogólnie nie ma tych git. Czy pan Świątek powie? Nie wiem, po co to zrobimy właśnie. Czy nie wiem, czy to jest stówka, czy nie wiem. Jakbyś tu więcej. Co? Jakbyś tu więcej. Bardzo więcej. Ale raczej stówka. Dobra, pięć was zrobiona. To co teraz, Święty? Na stówkę? Trzy, cztery. Jakie masło! Jakie masło! Myślę, że na trzy wypowiedzi. Jak tu jest pokazane, żeby robić ćwiczenie, tak? Zero szkoła. No, już dawno się od tego odeszło. Za karką. No, ja pamiętam, że jak w 2019 pierwszy raz na siłownię zacząłem chodzić, to widziałem dosłownie może z dwie osoby, które tak robiły. Teraz już nikt tak nie robi. Są jeszcze osoby, które robią, ale no, są ale osoby już, takie... Wiesz, raczej się proponuje robić z przodu, ze względu na te kręgi szyjne. No ale tu mamy w ten sposób to przedstawione. W ogóle mega klimat tu jest. To jest naprawdę taki klimat, stary, jakby... Możesz nagrać te plakaty u góry. Stary, tu jest jakiś... Tu jest Sibon, jest Sibon. Sibon! Sibon! Tam jest. Nie, serio. To jest... To wszystko jest... Nie, to jest...
bo jej tak jest mało. Zdanie. Tego nie potrafisz. To ty? Za 3 lata? No. W Sopocie. Przed teścikiem jeszcze. Zanim wejdę na stery, to tak będzie. Ale ja szczerze, jak nie mam dla mnie, to jest... Nie, tego nie da się podrobić. No, nie podrabiamy. On Bobko, co tutaj? Po mnie było się wstrzyma, czy o chuj to chodzi? Co to za wypinanka? Łydy stary się robi, a nie. To jest chuj. Chyba trening przed więzieniem. Co tu się dzieje? Trening przed więzieniem, chuj. Łydy, chuj. Trochę sus. Trochę sasno, no. Jak to się... No, co tam chcesz pokazać? Najbardziej OG markocz na siłowni. Pokaż, co jest? Dla mnie nie są mówić osobiście. To równie dobrze mogło być ten. Jakieś... Lubiczowane. No. Ja bym nie był pewny, czy to jest na pewno do tricepsa. Ja bym ten, narciarza. A. Narciarza? Właśnie taki dłuższy jest ten łańcuch. Wydaje się, że to może być na przykład do tego. No, no, też bym tak obstawiał. Ale tam z drugiej strony też są takie bardzo długie. Ale tak też się da. Ty ciągle siedzisz, stary. Nie, wszystko zrobimy serio. Na tej siłowni się nie siedzi. Ławka jest do trenowania, nie do siedzenia. Tutaj bez tabletki nie ma sylwetki. Ja mogę siedzieć sobie. A mnie się same rozmyć tabletki. Ale co, światełko tu też mają fajne. No. Weź pokaż. No stary. Tak zwany Arnold Schwarzenegger aspiruje na partnera na Twitchu. Słuchajcie, ogólnie zrobiłem już trening cały. Jest jedna rzecz, która dosłownie od razu mi się skojarzyła, jak zobaczyłem tą siłownię. I tyczy się to Toma Placa. Jak pewnie pamiętacie, 2 razy nagrywałem film z jego treningu. I 2 razy musiałem kombinować, bo na siłowni, w której byłem, nie było tej oto maszyny. A tu nie dość, że jest tak skład, to wygląda on kurwa identycznie, jak na tym filmie Toma Placa. Dosłownie te same kolory, więc muszę tutaj wejść, zobaczyć. Nie wiem, jaki ciężar by dobrać. Myślę na razie przytkumałeś, bo ten... To jest 40. Ja trochę na tych siadach biorę, więc nie mam nadzieję, że będzie git. No lekko jest. Wydaje mi się, że on też nie jest taki idealny, bo... Co? Wydaje mi się, że ten hack skat nie jest idealny, bo idealny to gdybyś mógł jeszcze niżej schodzić, tak jakbyś prawie siadał. No nie? To jest... Ograniczony zakres ruchu. Dotąd mogę powiedzieć. A to może dlatego, żeby... Dla zdrowia kolan. No co, mi się podobało to. Siłownia niesamowita dla mnie. No właśnie, ja ogólnie też miałem okazję pogadać z paroma ludźmi. Nie chcieli się pokazywać na filmy, więc nie będziemy tutaj, wiecie, być pokazywać, ale ogólnie może przejdźmy, przejść. Przejdźmy. Że te wszystkie osoby na plakatach, które tu widać. Czekaj, mów, ja będę pokazywał. Trenowały właśnie na tej siłowni. I na przykład ten pan już nie żyje podobno. No, a trenował podobno tutaj 40 lat. Ja myślałem, że to jest tą pracę ogólnie, no, ale no, to jest Polak. To jest Polak. No ale nie. No także mega to jest klimat. Fajnie jest na tej siłowni. Mimo, że to wszystko, co pokazywaliśmy w tym filmie, wyglądało bardzo fajnie i jak wielokrotnie podkreślaliśmy, miało swój niepowtarzalny klimat, to niestety, ale samym klimatem siłownia nie żyje. I jest jeszcze druga strona medalu. W ostatnim czasie wyszło wiele artykułów opisujących problemy finansowe tego miejsca. Oprócz rozmowy o wychowankach, których pokazywaliśmy na ścianie, dowiedziałem się również o tym, że temu miejscu niestety grozi zamknięcie. Głównym powodem jest ogromna podwyżka czynszu. Kilka miesięcy temu powstała nawet zbiórka, która jak na razie nawet w połowie nie została zapełniona. Błyskawica zbiera pieniądze na naprawy, opłaty, jak i zakup opału. Ja osobiście postanowiłem, że cały przychód, który wygeneruje ten film, przeznaczę właśnie na tę zbiórkę, a jeżeli są osoby, które również chciałyby wspomóc tą siłownię, to link do niej znajdziecie w przypiętym komentarzu. I właśnie chciałem zachęcić każdego, komu spodobała się ta siłownia na tym filmie, żeby przyszedł, nawet tak jednorazowo właśnie się sprawdzić, zobaczyć, co to jest, bo serio, to jest zupełnie inny trening, który zrobicie na tej siłowni, przysięgam wam. To nie do podrobienia. Potwierdzić, że no, w sensie naprawdę to jest coś innego. To jest zajebiste odskocznie właśnie od tych takich, do tych sieciówek. Każdy ze sobą zbija pion. One, tam no. Normalnie można pogadać, każdy jest dla każdego ziomalem. Nie wiem, zajebisty klimat w ogóle, no. Serio. Nigdzie czegoś takiego... Wejście też jest tak naprawdę ludzie. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że ta siłownia jest jakaś mega droga. Niestety są problemy finansowe, jest ryzyko takie, że niedługo będzie ona zamknięta, a myślę, że po prostu szkoda byłoby stracić takie miejsce. To jest stary skarb Warszawy, Błyskawica.